witajcie. Nazywam się Paweł Iglewski. Przyjechałem do Was z okolic Spały. Wyprowadziłem się tam 5 lat temu na wieś. Nie żałuję. Akwarystyką w tej chwili zajmuję się trochę hobbystycznie. Kiedyś to było, powiedzmy, moje źródło dochodu. Nawet próbowałem na tym zarabiać pieniądze, nie udało się. Moje akwaria pewnie gdzieś tam w sieci widzieliście. Jedne były lepsze, drugie gorsze. Witam. Popsułem chyba wszystko. Jezus Maria. Technika. Człowiek się gubi. Tutaj mam jeszcze pin do komputera w ogóle zapisany. Musimy mieć zasilanie. Kto ma zasilanie? Bo będzie się przełączał zapewne w tryb uśpienia, wiesz? Tutaj ten człowiek z brodą. Dobrze, to już o moich akwariach tych starych sobie odpuścimy. Przyjechałem na zaproszenie Zooleka tutaj, firmy takiej z Łodzi, która produkuje różne preparaty do utrzymania akwarium, więc czuję się w obowiązku tutaj ich pokazać. Często zastanawiacie się, jak zaprojektować swoje akwarium, gdzie szukać inspiracji, jakie techniki fotografowania czy układania tego wszystkiego zastosować. Dzisiaj na pewno nie porozmawiamy o inspiracjach, bo to jest temat w ogóle rzeka. Myślę, że spotkamy się za rok i porozmawiamy na ten temat. Już mamy temat kolejnej prelekcji. Tutaj tylko wrzuciłem tak dla smaku pewne rzeczy, które tworzy natura nam. I możemy korzystać pełnymi garściami z takich pomysłów, które sama natura jest w stanie wytworzyć. Chciałbym Wam tutaj powiedzieć o fotografowaniu akwarium i o tych kruczkach, jak tam ustawiać sobie te wszystkie rzeczy w akwariach, żeby ta fotografia wyszła dobrze. Podstawą w ogóle w fotografii są pewne zasady, tak? Tacy profesjonalni fotografowie w szkoły fotografii wyznają pewne zasady, w jaki sposób powinniśmy układać swoją kompozycję w kadrze fotografowanym. Jest taka pierwsza zasada, to taką podziałkę możemy sobie włączyć najczęściej w aparacie. Włączają nam się takie linie, to jest trójpodział. Taki symetryczny podział, jego w akwarium raczej nie wykorzystamy, bo to zdjęcia wykonane przy pomocy takiej siatki wyglądają źle. Tu mamy podział po przekątnej, złoty trójkąt. Ja skupię się na zasadzie złotego podziału, bo to jest taka uniwersalna zasada, która na pewno się sprawdza, na pewno mnie się sprawdzała w moich akwariach. I teraz kilka takich fotografii z życia, tak? I nałożona ta siatka. Tu mamy trójpodział. Jak widzimy, autor tej fotografii, ten swój główny element, który ma przyciągnąć wzrok, umieszcza w tej jednej pionowej linii, tak? Horyzont fotografii, zobaczcie, znajduje się tutaj. Jedna trzecia zostaje nam gdzieś tam na to myślenie o niebie, te dwie trzecie części zostają na dalsze opowiadanie. Tu jest taka fotografia, która wydawałoby się, że jest nieudana, prawda? A jak ją będziemy oglądać sobie samą bez tych linii, to stwierdzimy, że rzeczywiście coś tu się dzieje, tak? Ale to dzięki temu, że została zachowana ta proporcja podziału tego obrazu, który widzimy. Tutaj złoty trójkąt, ale to już jest bardziej skomplikowana metoda, więc nie będziemy się teraz skupiać nad nią. Taka fotografia, którą robimy na co dzień. Gdzieś tam idziemy na pole, robimy zdjęcie drzewa, tak? I tutaj jest perfekcyjnie zrobiona fotografia, czyli element główny, to drzewo, stoi sobie w tej linii podziału. Horyzont mieści się w linii poziomej. Tutaj obok widać, że mama robiła zdjęcie dziecka i ojca. No i zrobiła w zasadzie perfekcyjną fotografię, tak? Postacie stoją tutaj po lewej stronie, ale horyzont jest w złym miejscu. Powinna albo ukłucnąć, albo wejść na drabinę, żeby przesunąć ten horyzont na tej fotografii w górę albo w dół, żeby znalazł się tutaj w tej linii. Ja wiem, że ten złoty podział to Was w zasadzie co spotkanie męczę o tym złotym podziale. Jest to taka matematyczna zasada, w której tak naprawdę
Dla nas najważniejsza jest po prostu liczba 1,61,8. Jak chcecie genezę tego równania matematycznego poznać, to zapraszam do internetu. Szkoda czasu, ja matematyki nie lubię, tak? Ta liczba jest najważniejsza. Złoty podział jest stosowany w życiu ludzkim od wieków. Grecy swoje budowle budowali w ten sposób właśnie, że używali tej siatki złotego podziału do projektowania elementów, tak? Tak jak mamy tą siatkę tutaj nałożoną na ten portal grecki, to widać, że to wszystko się zgadza, że to jest właśnie w ten sposób zaprojektowane, tak? To jest odwrócony, jest linia złotego podziału, podział tej przestrzeni na dwie części według tej zasady. Michał Anioł, jak malował swoje obrazy, wydaje się, że to jest zupełnie przypadkowe, ale też tam była pewna analiza tego, tak? Jest tutaj nałożona siatka złotego podziału na te dwie postacie. Te palce spotykają się idealnie w złotym punkcie. Następny też obraz Michała Anioła. Tutaj ponakładałem te wszystkie prostokąty. Stół namalowany w ten sposób, że obrót zajmuje tyle właśnie, ile powinien, czyli te 2/3. Dół 1/3. Inne elementy, tak? Postacie tutaj pusta przestrzeń. Nawet takie drobne szczegóły mieszczą się w tych zasadach. Bardziej nowoczesny artysta Salvador Dali. Tu jest jeszcze nałożona złota spirala, ale ta linia tutaj to jest linią ze złotego podziału i widzimy, że krawędź stołu znajduje się idealnie w tej linii. Taka nowoczesna zupełnie rzecz, tak? Czyli Aston Martin. Jak zobaczymy proporcje maski do szyby, to też to matematycznie się mieści w tych wyliczeniach związanych ze złotym podziałem. A to już taka rzecz, zupełnie widzimy ją na co dzień, a nie zastanawiam się, jak ona jest, jak ją ktoś zaprojektował. To nawet ci nowocześni projektanci też te swoje loga przepuszczają jak gdyby przez ten filtr złotego podziału. Jak wpisujemy w wyszukiwarce nasze słowo, to wpisujemy je dokładnie w linii złotego podziału w tej grafice. Jak zmierzyć w naszym akwarium, gdzie są te linie? Zmierzymy sobie szerokość naszego akwarium. Kurczę, jeszcze spróbuję to przesunąć. Dzielimy sobie ją przez 1,68. Odmierzamy z jednej strony. I mamy pierwszą linię. Tak samo postępujemy od drugiej strony, narysujemy drugą linię, od góry w dół następna linia. Dziękuję za pomoc. Dobra, już dalej się nie da. W ten sposób w naszym akwarium powstają cztery linie i cztery złote punkty. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. Tutaj ułożyłem kilka takich aranżacji na sucho, żeby wam pokazać, jak te aranżacje układać, żeby to wszystko namieściło się w ramach tego złotego podziału. Taka klasyczna, to są kostki 30 na 30 cm. To jest takie klasyczne iwagumi. Duży element ułożony jest tutaj w tej linii złotego podziału, troszkę przechylony, żeby poprawić dynamizm. Jego tutaj wierzchołek mamy w tym miejscu. Tutaj następny element. Układamy wszystkie mocne elementy blisko linii i tutaj zostawiamy sobie taki punkt, gdzie w przyszłości będziemy w stanie umieścić jakąś ciekawą roślinę, jakiś element, który ma przyciągnąć widza. Następna aranżacja, tutaj niedorysowana jest linia, ale znowu tak budujemy to wszystko, żeby tutaj skupiał się nasz wzrok w tym miejscu. Teraz sobie chwilę pooglądamy, możecie klaskać albo nie, tak? Nie podoba wam się, niektórym się nie podoba. Proste rzeczy, ale ciągle trzymamy się tej zasady, tak? Używamy materiałów jednolitych, nie wkładamy kamieni różnego rodzaju drewna. Staramy się też unikać takich rzeczy, że różne rodzaje drewna zastosujemy w naszych akwariach. Tu mam dla was takie pytanie, bo wydaje się, że fajnie to wygląda, ale co tu jest nie tak? Nie, jest jeden rodzaj drewna.
analizujmy, gdzieś jest ta linia, tak? Gdzieś jest główny element, coś tutaj jest nie tak. No coś jest nie tak z tym głównym elementem po lewej stronie. Teraz co trzeba było zrobić, żeby było dobrze? Przesunąć. Właśnie. Trzeba po prostu tą aranżację przesunąć, żeby ten element wjechał nam tutaj. Proszę bardzo, nagroda w konkursie. Nawóz z oleka. Też jest coś nie tak. Pan już się nie odzywa. Kto tam z tyłu? Nie słyszę? Różne rodzaje kamienia. Brawo. Zapraszam po odbiór nagrody. Proszę bardzo. Unikamy takich rzeczy, że łączymy te... To będzie źle wyglądać, a w naturze rzadko się zdarza, że mamy, nie wiem, łupek z jakąś skałą o zupełnie innej fakturze. To są akwaria 60-centymetrowe. Suche aranżacje ułożone według tej zasady. To wygląda zupełnie chaotycznie, jakby się z tego nie dało nic zrobić, tak? Ale jeżeli tutaj zrobilibyśmy trójkątną aranżację, czyli rośliny poprowadzili w taki trójkąt z tyłu i obsadzili sobie tutaj intensywnie różnymi drobnymi rzeczami te korzenie, to myślę, żeby wyszła z tego fajna aranżacja. Tu znowu mamy iwa gumi, nieparzysta ilość kamieni i główny element, który się znajduje w tej linii złotego podziału. Złoty punkt też jest umiejscowiony w centrum tego kamienia. Następne takie iwa gumi klasyczne. Tutaj pokazałem, że można zacząć od jednej rzeczy i należy dążyć też do jakiejś perfekcji, dokładać sobie różne rzeczy, kombinować z tymi naszymi aranżacjami. Gdzie doszły jakieś tam elementy na górze. Było coś nie tak, usunęliśmy tutaj tą prawą stronę, żeby nam to lepiej wyglądało. Ale dalej trzymamy się tego, tak? Jeden złoty punkt, drugi złoty punkt tutaj, tutaj jest ta jaskinia. To na pewno będzie wizualnie tworzyło dobry efekt. Kolejny konkurs. Dzisiaj będziemy rozdawać bardzo dużo rzeczy. Proszę bardzo. Tak, to jest ten taki błąd, który początkujący akwaryści powtarzają. Łączą różnego rodzaju materiały. Co tu jest nie tak? Ktoś by tam przesunął coś, tak? Co jeszcze mogłoby tu być? Tam słyszę, ktoś by coś wyrzucił, bo jest za dużo, tak? Znaczy, ten element powinien powędrować w tą stronę, a ten jest po prostu kwiatkiem do kożucha, bym go wyrzucił, tak? Nie wiem, jak to podzielić. No to do łódzkiego stowarzyszenia powędruje. Piotrowi dam później. Co tutaj? Nie słyszę. To jest... To w fotografii czasami się na przykład w portrecie sprawdzi, jeżeli postać umieścimy centralnie, ale w akwarium nie będzie to dobrze działało. Proszę bardzo. Węgiel. Co tu jest nie tak? Wszystko dobrze. No tu jest trochę rzeczy, dużo rzeczy nie tak, tak? Znaczy, jeżeli ktoś by próbował robić akwarium biotopowe, to może już tu jest jakiś niezły zalążek, tak? Wyrzuca te ryby, wkłada muszlowce, tylko musi jeszcze muszle zamienić, tak? No to nagroda, mój uśmiech dla wszystkich, bo wszyscy wiedzieli, tak? Jaka następna rzecz ważna jest przy projektowaniu? Żeby nasza aranżacja, zwłaszcza trzeci plan, miał jakiś kształt. Żeby to nie była płaszczyzna, tylko żeby tam z tyłu pojawił się jakiś kształt w postaci prześwitu światła, które będzie wpadało z tyłu akwarium. I to są takie trzy podstawowe kształty, których powinniśmy się trzymać w projektowaniu tego naszego tyłu w akwarium. Czyli trójkąty zawsze dobrze będą wyglądały na trzecim planie i aranżacje wypukłe lub wklęsłe. Z tym, że te wypukłości powinniśmy tak prowadzić, że
szczyt tej wypukłości powinien gdzieś znajdować się w pobliżu tej pionowej linii. Jak wklęsłość, to tak samo. Nie? Próbujemy tak ten ostatni plan w naszym akwarium prowadzić, żeby ten dołek znajdował się w linii. Tutaj moje stare akwaria. No, już ma 11 lat, tak? I pokażę Wam, jak widać, że zaczynałem, bo to były takie moje początki z fotografowaniem akwarii na konkurs. I widać, że jest fajne, ale jest jakiś chaos w tym akwarium. Tak? Nie widać tutaj jakiejś takiej równowagi. No, teoretycznie jest to trójkątna aranżacja. Te linie złotego podziału, jak nałożymy, to pewnie ta limnofilia, jakby się tu przesunęła w tą stronę, by było dużo lepiej. Tak? Ale to były moje początki, też jeszcze wszystkiego nie wiedziałem. Kolejne moje akwarium z nałożonymi liniami. O, przepraszam, wrócimy. Tu już mi się trochę lepiej, nie, udało. Czyli mam tutaj ewidentnie ten trójkąt. Są trzy plany, czyli mamy tutaj niski przedni plan, później mikrozoria tam na środku się pojawiają, a kończą aranżację nam rotale z tyłu. Taka klasyczna aranżacja w postaci dwóch wysp. To często tak projektujemy swoje akwaria, bo to jest fajny sposób pokazania. I załóżmy, no, wydaje mi się, że tak powinniśmy to sklasyfikować, czyli aranżacja wklęsła, tak wysokie prawa i lewa strona. Prześwit w akwarium mamy zlokalizowany w tej linii i złote punkty są dwa. Tutaj taki prześwit, taka rzecz, która najbardziej przyciąga wzrok, jak się patrzy na tą fotografię, znajduje się w tym miejscu. Tak? Tutaj jest takie klasyczne iwagumi. Trzy rośliny w ogóle w tym akwarium są tylko. Viva Para, Blixa i Mech. Tak wyglądał hardscape tego akwarium, czyli ta największa skała. Starałem się ją umieścić właśnie w osi tej linii. I tak wyglądało zdjęcie finalne. Czyli ten największy, najważniejszy punkt w naszej aranżacji, tak, ta ciemna, mocna skała znajduje się... Wiesz co, to był 10 rok, no już nie mam go, nie? Ale było fajne akwarium, można by je było w długim czasie utrzymywać, bez problemu. To jest takie klasyczne iwagumi, inspirowane ogrodami japońskimi, czyli te płaskie aranżacje z kamieniami. Wydaje się, że jest tutaj wszystko w porządku, nie do końca, bo przydałoby się tam gdzieś może z prawej strony jakąś trawę zastosować, która by pokazała jakiś trzeci plan i tam troszeczkę zdynamizowała tam ten widok. Wydaje się, że są cztery kamienie, ale jest pięć, bo piąty tam zarósł, więc liczba nieparzysta. No i to kwestia już też fotografowania, bo mogłem po prostu tak fotografować, żeby ten horyzont umieścić tu w linii. Nie? Kolejna praca. Też możecie obserwować jakiś progres, tak? No jak się ćwiczy, to człowiek zaczyna coraz jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy jest w stanie zrobić. Tak, zaczęliśmy od tego akwarium pierwszego, które było fajne, ale mało tam było pomysłu, powiedzmy, i jakiejś innowacji. A tu już poszedłem jak gdyby dalej z tym drzewem. Drzewo nam przeskoczyło, dobra. Kolejna aranżacja. Kształt, trzy plany. Kolejna taka aranżacja, trochę może kłopotliwa, tak, bo tu jest jak gdyby centralnie. Nie wiedziałem za bardzo, jak wybrnąć z tego wszystkiego, więc tutaj po prostu duża kępa mikrozorium w tym miejscu. Trochę nam symuluje ten taki najważniejszy element. Powiedzmy, że wypukła aranżacja, trzy plany, czyli tutaj mamy piasek z jakimiś drobnymi kryptokorynami. Tu gdzieś się pojawia Anubias i tam kryptokoryny kończą z tyłu nam tą aranżację. Znaczy nie, Wallis Inerianana tutaj jest, tak, nie kryptokoryny. Jakiś kawałek inspiracji z natury podoba nam się, możemy spróbować, tak, w akwarium. Jak to będzie wyglądało? To tak, jakie malutkie akwarium dla krewetek. I też staram się zawsze tak patrzeć na to. Też jest ważna sprawa, żebyśmy te linie patrzyli na nie oczyma. Tylko jeżeli mamy jakiś aparat, którym będziemy robić zdjęcie,
to żebyśmy tym aparatem zrobili zdjęcie i patrzyli na to zdjęcie. Bo nasze oko widzi zupełnie inaczej niż obiektyw, a za chwilę Wam powiem, na jakiej ogniskowej robić zdjęcia, które będą efektowne, to ten obraz w ogóle się różni od tego, co widzi nasze oko. Więc patrzymy okiem ok, ale później stawiamy sobie aparat na statywie, robimy fotografię i patrzymy, czy wtedy się mieścimy, tak? Mieścimy się w tych liniach, te punkty znam, są w odpowiednich miejscach. Tam zdarzało mi się też robić jakieś takie duże projekty, tutaj tylko tak informacyjnie. Iwagumi, tutaj główna skała 65 kg, taki jeden element ważył. Też było trudne akwarium, bo tutaj taki trójkąt, tam jeszcze taki prostokąt w tył. No ale tutaj się ratowałem tym, że taka ogromna kępa kryptokoryny została umieszczona w tym miejscu. To 1500 litrów miało to akwarium. Tutaj pokażę Wam, jak ci najlepsi układają swoje rzeczy, tak? Ten hardcore jest zbudowany na lawie jako podstawie. To może materiał jest mało atrakcyjny, ale łatwo go jest, no powiedzmy, łatwiej niż jakieś bardzo twarde kamienie, łatwiej jest go obrobić. Tutaj artysta zaczął doklejać grube elementy później, tak? Też widzimy, że skaluje te elementy. Duże są tu bardziej jak gdyby z przodu akwarium umieszczone, później skaluje je tam do tyłu, robi je coraz mniejsze. Później na sam koniec dokleja różne szczegóły. Dokleja, bo niestety takie czasy teraz już się tak nie układa jak 10 lat temu. Tylko stosuje się takie różne techniki właśnie upraszczające powstawanie tego obrazu. Akwarium na żywo wyglądało tak. Czyli zazwyczaj akwarium na żywo i na zdjęciu to nie są te same światy. A na konkursie IAPLC Fukada zajmuje pierwsze miejsce z tym zdjęciem. I widać, że jest zupełnie co innego, tak? Z takich rzeczy, które można by było podpowiadać teraz komuś, co tu jest takiego fajnego i co to robi ten efekt. Te duże elementy z przodu, po prawej i lewej stronie, skalowanie tam do tyłu, powoduje, że mamy wrażenie, jakbyśmy tam wjeżdżali, tak? Kolejna praca tego aquascapera Fukady. Tam trochę z tymi liniami z tego podziału tak mu się nie udało, albo nie chciał, albo miał taką wizję, że tego nie zrobił, ale tutaj to zrobił idealnie. Ten wąwóz, który tam na końcu mamy do niego dojść, oglądając to zdjęcie, on się znajduje, ta ścieżka, w linii złotego podziału. To są te dwie fotografie. Co jeszcze łączy te dwie fotografie? Prześwietlenia. Jak popatrzymy na te wysokie miejsca w konkursach fotograficznych, akwarystycznych, to najczęściej te pierwsze miejsca, te wysokie lokaty zajmują akwaria, gdzie pojawia się takie prześwietlenie. Nie jest tak, że całe akwarium mamy przesłonięte roślinami, tył tego akwarium. Tutaj jest kilka takich czołowych lokat, tak? I widzimy, że patrzymy i widzimy, że tam gdzieś świeci, nie? Te ciemne, ciężkie boki tak samo się pojawiają, zobaczcie, tam. Tu ktoś zaświecił dużo tego światła, ale mógł spokojnie ten efekt też ciemnych boków osiągnąć. Tu jest ciemno, tu, tak? Tu. Jak się to zmniejszy, to jeszcze bardziej to widać. To jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt tych prac czołowych tak, z tego konkursu. Widać powtarzalność tych prześwietleń i tych ciemnych rogów. To mnie zdjęcie zaintrygowało, bo tu się pojawiło takie coś. Nie wiedziałem, co to za takie holo, jakieś kurczę, coś tu się świeci. Nie wiem, czy on tam zapalił jakieś światło. No, jak został ten efekt osiągnięty, bo to wygląda, jakby płynęła woda, prawie jakieś refleksy, tak? Bardzo ciekawie to wygląda na fotografii, pewnie na żywo już tak dobrze nie wygląda i znalazłem. Po prostu pod kątem wkleił lustro, na tym lustrze ułożył tą aranżację, pokleił. Tam w niektórych miejscach zostawił po prostu odkryte to lustro, jak zaświecił światłem błyskowym podczas sesji z góry, to te takie niesamowite rozbłyski powstały. Teraz może trochę o technice fotografowania. Ja dzisiaj przyniosłem tutaj taki
śmieszny aparacik, bo niektórzy myślą, że muszą mieć, nie wiem, jakiś sprzęt, żeby zrobić dobre zdjęcie, to ja Wam pokażę, jak tym aparatem zrobiłem zdjęcie. To jest taki aparacik, nie wiem, za 1000 zł z kawałkiem, niedrogi. Kilka takich rzeczy, które musimy zrobić. Na pewno wcześniej przyciąć rośliny, żebyśmy nie formowali tej aranżacji w tym dniu, kiedy będziemy robili zdjęcia. Podmianę wody zrobić, żeby ona była jak najbardziej czysta. Oświetlenie z dwutlenkiem węgla zmniejszamy w tym dniu. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy świecić ostrym światłem podczas sesji, to żeby te rośliny nagle nie zaczęły nam mąblować i wydzielać tlenu, bo zamgławią nam cały kadr. Sesję robię wieczorem, żeby po prostu nie docierało żadne światło z zewnątrz. Jeżeli nie mamy lamp błyskowych, takich profesjonalnych, to korzystamy z tego, co jest. Czyli używamy jak najwięcej światła, z zasady. Możemy nawet próbować mieszać, nie martwić się, że są różne temperatury barwowe. Jeżeli wypożyczymy sobie lampy błyskowe, to najlepiej dwie. Jedna z softboxem, który pokryje nam od góry powierzchnię naszego akwarium. I aparat ustawiamy centralnie na statywie. Jak mamy takiego głuptaka jak ja, to jest obiektyw 16-50. Fotografie wykonujmy tymi obiektywami jak się nazywa ten parametr? Ustawiamy sobie tak, żeby było 16 mm, tak? Im krótszy, im mniej tych milimetrów tutaj nam się pokaże, to znaczy będziemy mieli szerszy obraz. Dlaczego mówię o tych szerokokątnych obiektywach i o tym, żeby robić tak szeroko? To tutaj mamy akwarium Pawła, nie? Obok macie. To jest zrobione przy ogniskowej 50 mm. No fajnie, tak je widzimy. Jak tam staniemy, popatrzymy na tą fotografię, to tak nasze oko postrzega to akwarium. Ale jak zrobimy sobie szerokokątnym obiektywem, czyli tutaj ustawiłem 16 w moim aparacie, to widzimy, że te boki nagle nam się wydłużają, aranżacja w ogóle zaczyna pojawiać się tutaj, odbijać w bokach. I te wszystkie takie rzeczy, które tam stały jak gdyby pionowo, to tak dynamicznie zaczynają nam wychodzić prawo-lewo. Robi się z tego taki dynamiczny efekt, tak? Porównanie. To samo akwarium, tak? Dwie ogniskowe użyte, po lewo 50, po prawo 16. Co do samych ustawień aparatu, raz, dwa, trzy, przeklikamy szybko. Tryb manualny, nie używam żadnych trybów sportowych, żeby złapać szybko rybę, krajobrazowych i tak dalej. Ostrzymy manualnie obiektyw gdzieś na środek naszego akwarium, czy jak mamy jakiś element po środku, to tam sobie ostrzymy ten punkt, żeby był ostry. Przysłona im większa, tym lepiej, bo będziemy mieli większą głębię ostrości obrazu. Czasy, no tutaj zależy, jakie mamy ruchliwe zwierzęta. Ta 1,30 to jest w ogóle minimum, ale 1/100 już będzie nam zamrażała te nasze pływające ryby w jakimś jednym miejscu. Dopiero do tego dobieramy sobie ISO. Teraz nowoczesne matryce są takie dobre, że jak tam będzie ISO 1200, 2400 czy jeszcze więcej, to w ogóle raczej nie będzie widać szumów. Temperaturą barwową raczej się nie przejmujemy. Dlaczego? Bo ja swoje zdjęcia robię w trybie JPEG plus RAW. Czyli JPEG to jest taka interpretacja naszego aparatu, taka przez producenta zrobiona, a ten plik RAW, który powstanie, to będzie surowe zdjęcie naszej, surowe odbicie naszej matrycy tego obrazu. Tak jakbyśmy mieli po prostu negatyw jakiegoś w tych czasach, których pewnie większość już nie pamięta, co to jest negatyw, tak? O, teraz Wam pokażę szybciutko taką rzecz, która... Poza czasem, wiesz? Aha. Której inspiracja powstała tak zupełnie z przypadku, z powodu tego, że lubię słuchać Chopina. O, to jest taki pomnik tutaj w Warszawie, który jest takim symbolem jak gdyby znanym. Postanowiłem ułożyć sobie taką aranżację, która będzie przypominała Chopina i tu szybko Wam przeklikam, jak robiłem tą sesję właśnie tym aparacikiem, bez żadnych wynajmowanych lamp błyskowych. Aparat centralnie, jedna lampka tu na górze. Z tyłu są jeszcze trzy różne położone, niebieski karton tam z tyłu na ścianie. To światło świeci nam na ten karton.
przesłaniam tutaj ten przód, żeby z tej lampy do obiektywu nie docierało światło. I robimy fotografię. Robimy fotografii kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Robimy te JPEGi plus pliki RAW. Te JPEGi nam łatwo się będzie przeglądały. Jak sobie coś tam znajdziemy fajnego, to sobie wywołamy ten plik RAW. Ja to robię w Photoshopie, bo zajmuję się grafiką, więc znam, ale większość aparatów ma taki software od producenta, który nam pomoże wywołać tą fotografię. Przy pomocy, jak będziemy wywoływać, to wtedy tam będziemy mogli zmienić balans bieli, o, nie wiem, żeby zielony był bardziej soczysty. Tego typu obróbka jest dopuszczalna w konkursach. Nie możemy przyklejać ryb, ale w ten sposób możemy wywoływać naszą fotografię. Tutaj kilka takich fotografii, które pokazują te sesje moje, tak? Dwie lampy na górze, jedna z tyłu, taki efekt. Lampa błyskowa na górze, druga lampa schowana tutaj, która puszcza błysk na to niebieskie tło. Taki efekt. Następny, tak? Tutaj jest softbox. Nie widać, ale tam jest lampa schowana z tyłu. Tutaj po prawej stronie mam pomoc, która przy pomocy suszarek robi nam te wiry na wodzie. Dwie suszarki. I powstaje ten efekt, to niebieskie światło odbija nam się w tych falach i mamy ten bajer na górze. Czasami sesję robię samemu, czyli po prostu samowyzwalacz, biegnę tam, pyk, 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 15 sekund, wiem, że będzie zdjęcie. Na przykład tą sesję robiłem samemu. Cała filtracja była podłączona tutaj do tego akwarium obok, żeby nam nie zdechły filtry. O, można jakieś wiaderko z wodą. Warto, żeby te urządzenia filtrujące nie były wyłączane. Co jeszcze? Ostatnia taka rzecz, na którą nie zwracacie uwagi, jak wysyłacie zdjęcia na konkursy, że te konkursy najczęściej mają różne kryteria oceny. Wysyłamy akwarium w jedno miejsce, w drugie, w trzecie i tu jesteśmy wysoko, a tam jesteśmy w ogóle gdzieś w ogonie. I to jest taki największy konkurs akwarystyczny IAPLC organizowany przez AD. I tutaj jak popatrzymy na gradację punktów, to jest taki punkt odtworzenie naturalnego środowiska ryb, tak? I on ma strasznie dużo punktów, czyli 50¼. Tak? Ale mamy też konkurs taki europejski, który jest odpowiednikiem i tu nagle się okazuje, że jak total impression jest jakimś najważniejszym parametrem, czyli taka rzecz, którą trudno w ogóle ocenić w jakikolwiek sposób, czyli czy się podoba, czy nie, tak? Ta gradacja punktów jest tutaj rzeczywiście w tym w ogóle przedziwna. Jakieś 3% za technikę jeszcze można w fotografii dostać. Nie bardzo tam widać jakieś punkty w sensie takiej oceny merytorycznej tej aranżacji, nie? Poza tym total impression. To wszystko mnie poganiacie. Wiecie co, ja byłem przygotowany na dwugodzinną prezentację, ale musiałem ją skrócić do połowy. Są następni, którzy czekają. Dziękuję Zolekowi za to, że mnie mógł zaprosić tu do Was. Chciałbym też, jeżeli pozwolicie, pozdrowić moją córkę, która mnie tam ogląda. Niestety ma problemy zdrowotne, ogląda mnie w szpitalu. Nikolka, buziaki. Dziękuję Wam bardzo za czas.